kulisy manipulacji. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Katarzyna Głuńska. Piotr Lisiewicz. Nadchodzi czas opiłowywania, ale nie tylko opiłowywania księży, tylko opiłowywania zwykłych Polaków z obietnic wyborczych. Obietnica wyborcza to była przenośnia. Te 30% podwyżki dla nauczycieli w ciągu 100 dni. To zależy, czy budżet to wytrzyma, czy nie wytrzyma. 800 plus to będzie ograniczone tylko do niektórych. Zamiast 13 i 14 emerytury będzie emerytura bez podatków. No i tym, co może być mocno zaskakujące dla tych świeżych, nowych wyborców opozycji, o tym porozmawiamy w dzisiejszym programie, bo to było tak, że ludzie przyzwyczaili się w ciągu tych ostatnich 8 lat, że jeśli partia idąca do władzy coś obiecuje, no to przynajmniej w podstawowych sprawach w większości, bo nie także we wszystkim, ale w większości to zrealizuje. Przez całą trzecią RP od 1989 roku było odwrotnie. Partie nigdy nie wywiązywały się ze swoich obietnic, a później przykrywały to PR-em. Jak będzie teraz? Mamy pierwsze jaskółki i o nich porozmawiamy w dzisiejszym programie. A porozmawiamy z Państwa i naszym gościem. Paweł Piekarczyk jest już z nami. Witamy Cię, Pawle, bardzo serdecznie. Dobry wieczór. Paweł Piekarczyk, my czytamy Wasze komentarze na YouTubie. Człowiek bezdomny, który mieszka w samochodzie, tak? Zaniepokoili się niektórzy nasi widzowie, bo Paweł ciągle w rozjazdach, ciągle w akcji, a my poprosimy... No bo to jest tak, że niby matematyk, niby mówią niektórzy artysta, ale choroby zawodowe będą miały jak kierowca, więc to tak, zresztą posturę przeciętnego tirowca już mam. Paweł się z tego wytłumaczył Państwu. No to pierwszy materiał. Dzień po wyborach Tusk pojedzie do Brukseli, załatwi KPO. Tak miało być, a jak jest, o tym pani poseł, posłuchajmy jej. Mam tutaj wypowiedź Donalda Tuska. 27 sierpnia tego roku składam tu, w Sopocie, uroczyste przyrzeczenie, że dzień po wyborach pojadę i odblokuję pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy i wy wszyscy to odczujecie. Odczujemy. Czy pani coś wie o takim wylocie do Brukseli? Nie wiem, ale wszyscy zdajemy sobie sprawę, czyli że... Czyli rozumiem, że dzień po wyborach możemy zapomnieć o pieniądzach z KPO. Na razie nawet nie mamy wyników wyborczych, przypominam, bo no, ale PKW dalej liczy. Ale przytoczyłam cytat lidera, co powiedział lider Platformy Obywatelskiej. Ale wie pani, że jest coś takiego jak pewna przenośnia. Przenośnia, to... Pewna przenośnia, pewna. To będzie szczególna przenośnia. Ja mam taką prośbę. Tylko nie przypominajcie, że pani Lubnauer jest matematykiem, bo to reszcie matematyków nie przynosi. Przenośnia obywatelska, niektórzy tak już nazywają Platformę Obywatelską, przenośnia obywatelska. Jak to się kończy z tymi obietnicami, które potem okazują się przenośnią lub żartem, to taka scena nam się skojarzyła z filmu Miś. Zobaczmy. Łysinko, musisz się jeszcze raz tak ostrzyc. O, już wiem. Wiem, do ślubu się tak ostrzyżesz. O, tak. Do jakiego ślubu? No przecież przed godziną mi proponowałeś. Co ty? Na żartach się nie znasz? To był żart. No co? No i właśnie ta scena nam się skojarzyła z przenośniami. No tak, może dość słusznie się skojarzyła z przenośniami. Zresztą to obietnice w ogóle jakby tak przeanalizować, co znaczą i jakby tak przeanalizować, kto bym powinien był na nie, że tak powiem, polecieć i się z nimi kierować, no to mam nadzieję, że coś tam Państwu dzisiaj wyjaśnimy przy okazji. Ale ja zwracam Państwa uwagę, że no właśnie tak naprawdę tutaj była mowa o KPO i odkręceniu tego KPO, albo tak naprawdę zablokowaniu tego, co Platforma sama w zasadzie na polecenie chyba no tej większości rządzącej w Parlamencie Europejskim zablokowała. Ale są też wypowiedzi na temat 800 plus świadczeń społecznych, które miały być nienaruszalne, ale już słyszymy, że to jest rozrzucanie pieniędzy z helikopterów i nikt nie będzie rozrzucał pieniędzy z helikopterów, więc jak Państwo
są beneficjentami i pobierają takie świadczenie na swoje dzieci, te dziś 500 plus, później będzie 800 plus, to muszą mieć państwo świadomość, że państwo są łapaczami tych darów, które ktoś dla państwa rozrzuca. Dzisiaj o tym mówił świeżutka wypowiedź poseł Michał Gramatyka z trzeciej nogi. Takie ugrupowanie jest trzecia noga. On to mówił dzisiaj w rozmowie z Kasią. Kolejna zapowiedź bardzo obiecująca, 30% podwyżki dla nauczycieli w ciągu 100 dni. Robert Mazurek o to pytał w RMF-ie, Ryszarda Petru. Posłuchajmy, jaką uzyskał odpowiedź. Podniesiemy wynagrodzenie nauczycieli o co najmniej 30% i nie mniej niż 1500 zł brutto podwyżki dla każdego nauczyciela. W ciągu 100 dni dacie nauczycielom o 1/3 więcej niż teraz zarabiają. Proszę bardzo. Panie redaktorze, sprawa jest bardzo prosta, mianowicie jest tak, żeby komuś dać dużo więcej, trzeba szukać oszczędności. Pewne oszczędności są oczywiste, chociażby dotacje do telewizji publicznej, analiza projektu CPK, czy należy dalej ładować pieniądze w projekt, który prawdopodobnie nie zostanie zrealizowany. Ale czy jest lotnisko w Berlinie, to po co ma być w Polsce? Jest Okęcie, są Pyrzowice, prawda? Są Balice. I tak dalej, i tak dalej. Na razie te lotniska ja pokazuję teraz, że wydaje mi się, że mamy ważniejsze priorytety w krótkim okresie 30% czasu. 30% podwyżki dla nauczycieli, moje pytanie. Jestem zwolennikiem, wie pan co, teraz tak. Platforma zgłosiła 100 konkretów, ale dobrze wiemy, że nie tylko Platforma rządzi, a dwa, finanse publiczne ograniczą możliwości ich realizacji w krótkim okresie. Finanse publiczne ograniczą i podwyżka dla nauczycieli, którzy tam śpiewali tak ładnie z tą krową na tym strajku kobiet, to chyba troszkę ta krowa może zrobić takie mu, że chyba nie dostała tego, co krowa nauczycielska dostać miała. Ale ja tylko zwrócę jeszcze, przepraszam Pawle, wejdę w słowo, wyprzedzę cię, bo ta stacja co to całą prawdę, całą dobę przekazuje, to już zaczęła narrację o tym, że pieniędzy nie ma i nie będzie. Już słyszymy o tym, że jest potężna dziura budżetowa. W zasadzie oni od świtu do nocy się tym ekscytują, ale wystarczy naprawdę zestawić cztery liczby, bo to są cztery liczby. Czyli wysokość deficytu w 2015, kiedy Platforma się żegnała z władzą, wysokość deficytu w 2023, wielkość dochodów państwa w 2015 i wielkość dochodów państwa w 2023, żeby wszystko było jasne, ale szanowni państwo, żeby też powiedzieć, jak to wygląda, oni tam podają tylko jedną liczbę, czyli ją wyrywają z kontekstu, żeby ludzi takimi miliardami straszyć. To jest oczywiście wszystko poumieszczane w pewnych kontekstach, ale zwracam uwagę, że o takiej obietnicy jak jakby wynagrodzenie ubekom, którym zmniejszono emerytury do emerytur normalnych ludzi, to już jakby nie mówią, że z tego się wycofają i tego nie... Nie można łamać praw człowieka. Nie wolno łamać praw człowieka, a zwłaszcza takiego człowieka. Takich ludzi prawa łamać, to wiedział, coś... podsłuchiwał, łaził, śledził, a może i pałą okładał. No dajcie spokój. Za to zaangażowanie ludziom odebrać ich przywileje, no już były odebrane, ale to jest łamanie praw człowieka, naprawdę. Ja tylko chciał zwrócić uwagę, że pan Petru Ryszard, występując w tym programie, którego kawałek obejrzeliśmy, wymienił nazwy trzech lotnisk w Polsce i nie pomylił ich z nazwami restauracji, ani nie pomylił ich z niczym innym, tylko rzeczywiście wymienił nazwy trzech lotnisk w zdaniu, w którym mówił o lotniskach. Niebywałe. To warto odnotować. Wymienił lotniska, które kiedy porównamy z tym w Berlinie, w Frankfurcie nad Menem, czy w Monachium, to nam się wydaje, że to jakieś tam 1 do 100. Specjalista od lotnisk również, ale w innej sprawie, Rafał Trzaskowski mówił przed wyborami,
co to będzie w sprawie imigrantów. Nie będzie imigrantów przez najbliższe 10 lat, żadnych dodatkowych. Przecież już tylu przyjęliśmy z Ukrainy. Poprosimy o planszę. Trzaskowski mówił o tym w ten sposób. Mamy tutaj tytuł Trzaskowski w sprawie paktu imigracyjnego. Przez najbliższe 10 lat do Polski na pewno nie trafią uchodźcy. No chyba, żeby PiS jakąś tam aferą wizową za łapówki ich puścił. A tak to nie będzie. No to teraz poseł Krawczyk z Koalicji Obywatelskiej po wyborach. Jaka jest nowa wersja w sprawie paktu imigracyjnego? Czy zachowają europosłowie Platformy Obywatelskiej? Proszę pytać o to europosłów Platformy Obywatelskiej. Nie wie pan, jak się zachowają pańscy koledzy z partii w sprawie tak ważnej jak prawo weta, czy na przykład pakt migracyjny. Nie wie pan, jak będziecie głosować. Proszę rozmawiać na ten temat z europosłami. Prace nad paktem migracyjnym jeszcze trwają. Są najlepiej poinformowanymi osobami w tej sprawie. Natomiast pakt migracyjny jest rozwiązaniem, który na pewno zapewni ale jak powinni się pańskim zdaniem zachować? Jakby pan głosował? Niż zapewniał PiS. Pakt migracyjny zapewni większe bezpieczeństwo dla Polski na granicy Polski z Białorusią niż zapewniał PiS. Tak twierdzi pan poseł Krawczyk. On nie tylko na granicy z Białorusią w ogóle zapewni większe bezpieczeństwo niż zapewnia PiS. I to jest absolutnie oczywiste. Przecież to jest taki rodzaj aksjomatu. To nawet się dość trudno komentuje. Przy czym jakby to jest absolutnie jasne. Ja zwracam uwagę, że gdyby zachowywanie tych migrantów, gdyby przebywanie ich na terenie jakiegoś państwa się opłacało, to z całą pewnością Niemcy i Francja nigdy by tych ludzi nie oddali. Oni oddają, chcą od siebie wypchnąć coś, co jest dla nich dużym kłopotem, chcą go przenieść gdzie indziej i chcą zrobić tak, jeżeli któryś z tych migrantów pracuje, jeżeli któryś z tych migrantów nie jest bezpośrednim obciążeniem budżetu, bezpieczeństwa i w ogóle wszystkiego dookoła, to on tam zostanie. Zostaną tutaj relokowani wyłącznie ci sprawiający największy kłopot. Też trzeba sobie z tego zdać sprawę, że nie będzie nad tym żadnej kontroli i że że jednym z powodów, dla których tak strasznie się spieszą i tak strasznie naciskają, żeby to wszystko natychmiast, jest to, że myślę, że ta sprawa wybuchnie w Europie w ciągu bardzo krótkich, to znaczy niewielu tygodni, nawet nie miesięcy pewnie, tak to wygląda, że tutaj czas jest bardzo ważny w tych sprawach. Manfred Weber mówił o tym, że czas jest bardzo ważny, że to jest rzecz, którą trzeba w tej kadencji Parlamentu Europejskiego załatwić, no bo nie wiadomo, co będzie z następną kadencją Parlamentu Europejskiego, bo tam może być i na pewno będzie, to już sondaże wskazują, skręt na prawo. No to co z tym 800+, 113 i 14 emeryturą? Wsłuchajmy się w słowa Władysława Kosiniaka-Kamysza, bo to jest popis dyplomacji takiej, że no nie tak do końca wszystko zlikwidujemy, coś tam zastąpimy, coś tam, a efekt poznamy niedługo. Posłuchajmy. Zlikwidujemy 13 i 14 emeryturę, tak czy nie? Wprowadzimy emeryturę bez podatku. Czy dobrze rozumiem? Jeśli wejdzie w życie emerytura bez podatku, ta 13 i 14 nie będą potrzebne? Ona jest po prostu lepsza. Czy emerytura bez podatku jest po prostu lepsza niż 13 i 14? Też oddaje bardziej wkład w system emerytalny. Bardziej pokazuje, docenia tą aktywność zawodową. To by było nie w porządku wobec nich. Czyli nie będzie wycofania się z 800+. Ale ta poprawka dotycząca dla pracujących, myślę, że to jest... Ale to może warto od razu powiedzieć, że dziś przy tej kwocie wolnej od podatku bardzo wielu tych najbiedniejszych, najmniej zamożnych emerytów po prostu podatku nie płaci. Więc dla nich, właśnie dla tej najmniej zamożnej części, a niestety w Polsce no te emerytury są rzeczywiście w większości niższe niż wyższe, to nie będzie
żadna łaska, bo nawet jeżeli płacili niewielki podatek, bo przekraczali tą kwotę wolną od podatku, no to mieli zagwarantowane dwie dodatkowe emerytury. I dla tych ludzi to będzie po prostu realna strata. Zyskają rzeczywiście ci, którym się fantastycznie powodzi, ci emeryci, no taki Donald Tusk na pewno, bo on też jest emerytem, to on zyska, można powiedzieć, tak? To dla niego to jest fantastyczna wiadomość. Ale ci, którzy mają najniższe emerytury w Polsce, albo prawie najniższe, oni stracą. Dla nich to będzie strata. To jest dokładne odwrócenie trendu, ta propozycja. Dokładnie tak, że przecież ta 13 i 14 emerytura, one się zmniejszały wraz ze wzrostem, z tym, znaczy jeżeli ktoś miał większą emeryturę, tą podstawową, to nie dostawał albo dostawał znacznie mniejszą tą 13 czy 14, bo ona była po prostu wyliczana według takiego wzoru, którym się zmniejszała wraz z wysokością podstawowej emerytury. I czyli krótko mówiąc, natomiast tak jak mówiłaś, Kasiu, ta sytuacja, w której ma być emerytura bez podatku przy tej kwocie wolnej od podatku, którą mamy w tej chwili, powoduje to, że zyska na tym coraz, jakby zyskają na tym najbogatsi, a jakby stracą najbiedniejsi. To jest dokładne odwrócenie trendu, to jest dokładne odwrócenie zasady, którą się kierowaliśmy dotychczas w takiej polityce społecznej, że wspieramy tych, którzy... Tam jeszcze coś zostało o aktywności zawodowej zostało powiedziane. Zwracam uwagę, że mówimy o emerytach, czyli w domyśle w większości tych, którzy nie prowadzą, nie mają aktywności zawodowej, bo mają jakby swój czas emerytalny, no, bo już nie są aktywni na rynku zawodowym, tylko już są na emeryturze. To mówienie tutaj o tym, że promuje się aktywność zawodową, no być może rzeczywiście zostaną zmuszeni do tego, żeby gdzieś tam dorabiać, żeby móc, już nawet nie mówię, że kupić lekarstwa, bo to zobaczymy, ale po prostu jeść, zapłacić czynsz i prąd. No to jest ten problem. Jeszcze raz wracamy do Ryszarda Petru. Musimy się przyzwyczaić na nowo. Pan poseł Ryszard Petru od Sześciu Króli z partii Trzecia Noga, czy tam koalicji Trzecia Noga, został posłem, tak, naprawdę to się wydarzyło. Naprawdę również Roman Giertych jest posłem. Pan Petru o kredycie mieszkaniowym i stawce 0% obiecanej. Jak to będzie, panie Petru? Jak sobie ten rząd koalicyjny poradzi z postulatem Platformy Obywatelskiej, że mieszkaniowy kredyt nie powinien wynosić 2%, tak jak to teraz zrobił PiS, tylko 0%. Ja nigdy nie byłem zwolennikiem tego, żeby było sztucznie niskie oprocentowanie, bo to powoduje wyłącznie wzrost cen mieszkań, a nie ich większą ilość. Ja jestem zwolennikiem tego, żeby było więcej gruntów pod budowę. Czyli pan nie jest zwolennikiem kredytu 0%. Ja osobiście nie jestem zwolennikiem, ale nie chcę psuć relacji między koalicjantami. W związku z tym dzisiaj wolałbym, abyśmy szukali tego, co nas łączy, a nie tego, co nas dzieli. Ryszard Petru mówi, że kredyt 0% to jest zły pomysł. Ale no słuchajcie, przepraszam, ale to jest bardzo zrozumiałe, bo on się generalnie nie skupia na spłacaniu kredytu, więc jego już to nie obchodzi. Na ile ten procent jest, na ile procent jest ten kredyt, to już go to nie interesuje, bo jak Państwo pamiętają, Nowoczesna swojego czasu, właśnie kiedy ją Ryszard Petru stworzył, wzięła kredyt i do dziś go nie spłaciła. A Ryszard Petru w długą poszedł i tyle go widzieli, więc został kredyt, został dług. Być może za chwilę wszyscy będziemy spłacać długi Nowoczesnej i Ryszarda Petru, to więc on się nie zajmuje na ile, jakie są raty, jakie będą procenty, bo on nie ma w zwyczaju po prostu tego spłacania. No on zaciąga, a spłacają inni, to już jego to nie obchodzi. On nie jest po prostu specjalistą od spłacania kredytów. No tak, coś takiego było. Przy czym tu trzeba przyznać, że jakby zwróćcie Państwo również na sposób, w jaki on to mówi, bo to jest pewnie jeden z nielicznych momentów, kiedy Ryszard Petru mówi prawdę. To znaczy, o tym teraz nie mówmy, ponieważ będzie się gniewać Platforma Obywatelska. Nie, jakby mam jakiś pogląd, ale ja go nie powiem, ponieważ będzie się gniewać Platforma Obywatelska o to, że to powiedziałem. To też bardzo to jest znamienne, ale to naprawdę trzeba mieć intelekt Ryszarda Petru, żeby w ten sposób
te sprawy załatwiać i w ten sposób te sprawy światu ogłaszać, ale to czekamy na więcej, bo jak wiadomo się rozkręca Petrów w ciągu kadencji, w których zasiada. Więc. Natomiast z tym Giertychem zwracam uwagę, on nie jest posłem. On został wybrany posłem, a żeby być posłem i mieć tam te wszystkie immunitety, musi w jakiś sposób dotrzeć do Sejmu, gdzie musi złożyć przyrzeczenie. Rozumiem, że po drodze, na przykład z lotniska do Sejmu, będzie zwykłym obywatelem, który nie ma immunitetu. Niestety, Pawle, to tak nie działa i ta ochrona immunitetem działa wcześniej, więc będzie mógł spokojnie. A, no to szkoda. To tak samo, jak się zastanawiam, w jaki sposób będzie ten Karpiński eskortowany z więzienia do Europarlamentu, bo to jest bardzo ciekawe. Pan więzień wychodzi, pan aresztant wychodzi, bo właśnie został posłem w Brukseli. No, bardzo takie kadry takimi kadrami zasila Platforma Obywatelska Europarlament, czyli to jest to budowanie wspólnej Europy. No, fantastycznie, wysyłamy tam najlepszych. A już miałem nadzieję, że go wsadzą, zanim dotrze do Sejmu. Ale to trudno. Dobra, idziemy dalej. Idziemy dalej. Dobrowolny ZUS. Tak jest. Jak z tym dobrowolnym ZUS-em? Tłumaczy Władysław Kosiniak-Kamysz. Za chwilkę wytłumaczymy, jak to działało. Posłuchajmy. Dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców. Dobrowolny, czyli wakacje od ZUS-u. Co znaczy wakacje? Bo wakacje od ZUS-u to jest coś takiego, że przez 3 miesiące, że przez pół roku albo rok tego nie płacić. Ustawa, a my tam mówimy, w czasie trudnym, w czasie, kiedy nie jesteś w stanie płacić ZUS-u. Wtedy masz dobrowolny ZUS. Nie musisz tego płacić. Nie, panie pośle, dobrowolny ZUS ludzie rozumieją dość jednoznacznie. Dobrowolny ZUS jest wtedy, kiedy ja jako przedsiębiorca mogę powiedzieć, nie ubezpieczę się. My to zawsze tłumaczyliśmy w ten sposób, tak jak jest w ustawie, że musisz też uzbierać na emeryturę. Czyli ściema, a nie dobrowolny. Nie, dobrowolny ZUS to jest szansa na przetrwanie firmy w trudnym czasie. No to teraz po kolei. Luty 2023, portal niezależna.pl, cytuję, jak brzmiał program PSL-u na jego stronie internetowej. Poprosimy o planszę. Brzmiał tak, samozatrudniony będzie mógł decydować, czy chce opłacać ZUS, czy z tego rezygnuje, ponosząc konsekwencje nieopłacania składki. No i teraz wrzesień 2023, PSL już jest trzecią nogą, czyli sprawa sprzed miesiąca. Ten zapis brzmi zupełnie inaczej, zobaczmy jak brzmi. Samozatrudniony będzie mógł zdecydować, czy w trakcie problemów finansowych wprowadzonej działalności chce opłacać ZUS, czy z tego rezygnuje na pewien czas. Są sprzeczności i PSL wybrnął z tego, wybrnął genialnie, PR-owo. Zobaczmy kolejną planszę. Błąd 404 pojawił się, tu nic nie ma. Tak nam komunikuje PSL o swoim programie, tu nic nie ma. To może być chyba hasło nowej koalicji rządzącej, jeśli chodzi o ten program. To jeszcze nie tak zupełnie rządząca jest ta koalicja, też chciałem zwrócić uwagę i poczekamy, zobaczymy. Natomiast też warto zwrócić uwagę na tą dobrowolność ZUS-u. W Stanach Zjednoczonych jest taki zwyczaj, taka sytuacja, że tam rzeczywiście te ubezpieczenia wszystkie są jakby dobrowolne i w związku z tym, chociaż nie są jakieś strasznie drogie i raczej każdego na podstawowy pakiet ubezpieczeniowy stać, to istnieje tam 50% społeczeństwa, które są poza systemem jakiejkolwiek opieki społecznej czy lekarskiej, ponieważ nie mają tego ubezpieczenia, ponieważ jakby musimy się zdecydować, czy, że tak powiem, uważamy, że to jest, że to ma być tak, że ludzie, którzy albo można nie płacić ZUS-u i tych wszystkich składek i potem, nie wiem, na przykład dostać lekarza za darmo pomimo niepłacenia, ale to jest strasznie niesprawiedliwe wobec całej reszty, która jednak płaci, albo jakby wykluczyć się na pewien czas z tego. No ja rozumiem, że można zaproponować jakiegoś rodzaju ulgę, jakiegoś rodzaju odroczenie, czy rzeczywiście jakieś szczególne postępowanie w ramach kłopotów finansowych, ale to w, nie, jakby myślę, że to w tej chwili też jakby po pierwsze jest jakoś
jakoś możliwe i jakoś dostępne, a po drugie jest, jakby to jest strasznie, strasznie niebezpieczna sytuacja, w której... Ale jest to pan, a ja mam do tego zupełnie inne podejście, bo ja z tym jakby merytorycznie nie dyskutuję, tak? To jest pewna propozycja, która jest na stole i można się zastanawiać, jakie ona ma konsekwencje, bo ona bez wątpienia może mieć też swoje dobre strony, ma też złe strony. To jest jakby wszystko do dyskusji, do wyliczeń, do sprawdzenia. Natomiast to, co w tym wszystkim jest nieakceptowalne, to to, że w czasie drogi, że tak powiem, no, partia cichcem pokątnie wycofuje się ze swojej deklaracji, ze swojej obietnicy. Jakby werbalnie na spotkaniach mówi w zasadzie ten sam przekaz, więc ludzie myślą, że to jest to samo. No, nie ukrywajmy, no, to też nie jest tak, że ktoś myszkuje po stronach PSL-u i tam wyczytuje i nawet jeżeli raz wszedł, no to przecież następnego dnia nie sprawdza, czy nie zmienili, tak? No przecież to jest jakiś absurd. Więc w tym wszystkim manipulacja i pewna nieuczciwość polega właśnie na tej zmianie, tak? Że oni mówili cały czas to samo, ale okazało się, że w zapisie ten ich przekaz się kompletnie zmienił. I tu jest manipulacja i tu jest oszustwo, a nie jakby to, czy to jest dobre, czy złe. Bo jedni powiedzą, nie, że chcą, drudzy powiedzą, że nie chcą. Można z tym dyskutować, ale sposób jakby podmianki, no moim zdaniem jest dyskwalifikacja. Nie, oczywiście, tylko też należy wyjaśnić ludziom, co te propozycje rzeczywiście oznaczają, to znaczy jak to wygląda. No tak, ale trudno w tej chwili wyjaśnić, jak okazuje się, że one w lutym znaczą jedno, we wrześniu znaczą drugie, a później to już w ogóle jest 404 i tu nic nie ma. To jest jednak takie niepoważne. Piotrze. Nie, oczywiście tak. Wiecie co? Ja chciałbym poczynić takie ogólne spostrzeżenie przy tej okazji, po obejrzeniu tych wszystkich materiałów. Ludzie po naszej stronie tutaj smęcą, a jednak kurczę, dla dziennikarza fajniej jest być w opozycji. Jak się świetnie tytuły wymyśla w Gazecie Polskiej codziennie na przykład. Łatwiej jest dużo krytykować. Teraz tym bardziej, że surowca zdaje się, że nam dostarczą i zdaje się, że ta oglądalność może iść w górę teraz, kiedy tak jest. No, wszyscy smęcą, to ja coś takiego chcę powiedzieć trochę na pocieszenie. A poza wszystkim, szanowni państwo, jak te nosy takie spuszczone na kwintę, to przecież my mamy kulturowo wypracowane modele walki z rusko-niemieckim panowaniem, tak? Cała nasza literatura, cała nasza satyra, wszystko to jest przesiąknięte tym, że my umiemy to robić, że my wiemy, jak należy to robić. Co wy o tym sądzicie? Ja myślę, że to jest bardzo ważna sprawa, o czym powiedziałeś i rzeczywiście to jest tak, że mamy takie wzorce, ale myślę, że bardzo ważne jest to, abyśmy jakby pamiętali, że żeby skutecznie się bronić przed tego typu działaniami, być skutecznym w chronieniu siebie przed manipulacją, musimy też mieć świadomość, na czym ta manipulacja polega. Nie będzie demokracji, nie będzie świadomości społecznej, nie będzie też skutecznej obrony praw wtedy, kiedy część mediów po prostu zostanie zniszczona i o tym też musimy pamiętać. No, ja powiem tak, nie chodzi o media publiczne, choć ja traktuję zniszczenie zapowiedzi likwidacji mediów publicznych jako po prostu swoisty haracz, który chce Platforma zapłacić TVN-owi, Onetowi czy Wirtualnej Polsce i Gazecie.pl. Ale tu chodzi też o takie sceny, które przecież państwo widzieli nieraz, czyli to nachodzenie redakcji, wyrywanie komputerów i tak dalej, i tak dalej. I też warto pamiętać, że wolność słowa jest naprawdę kluczowa. Sowieciarze już przytupują, chcą rzucić się na media publiczne, żeby media publiczne mające różne wady i zalety, ale przestały służyć sprawie niepodległości Polski, a służyły
rosyjsko-niemieckiemu blokowi, który przejmuje władzę w Polsce. Paweł Piekarczyk był... No, bo ja niestety będę musiał to powtarzać jeszcze przez jakiś czas. Poza tym uważam, że Grodzki musi odejść. I fakt, że został wybrany na kolejną kadencję... Ale chyba nie chcą, żeby był marszałkiem Senatu, więc musimy tutaj postawić kropkę. Bardzo serdecznie Państwu dziękujemy, serdecznie pozdrawiamy. Do zobaczenia, do usłyszenia. Do zobaczenia. We'll be right back.